Ja nie mam przy sobie tego kalendarza naszego magicznego. Mam kalendarzyk. A co chcesz wiedzieć? Bo tam można parę rzeczy jeszcze wysiać, nie? O, kochana, ja będę pytał o to. Naturalnie o ogrodach. Odcinek 106. Naturalnie ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwiajek. Witamy Was bardzo serdecznie w czerwcowym odcinku. W czerwcu! Tak, w czerwcu. Drugi y, dzień? Nie, trzeci dzień czerwca. E, trzeci czerwca, więc początek czerwca i tytuł naszego podcastu to Czerwiec w ogrodzie ekologicznym. I Katarzyno, patrząc na ten tak. nasz kalendarz biodynamiczny, na ekologiczny poradnik... Księżycowy na ten rok, to możemy sobie powiedzieć, że do 12 aż czerwca nie siejemy, uprawiamy co najwyżej glebę, ale, jej, ale nic jeszcze nie wysiewamy. I od 12 czerwca aż do 17 mamy kwadraliścia, potem od 19 do 22 czerwca mamy kwadrę owocu, gdzie możemy siać. Znaczy ta kwadra jest nieco dłuższa, ale mówi o tych dniach siewu. I potem od 25 aż do 30 czerwca jest kwadra korzenia, gdzie można wysiewać, wysiewać, wysiewać. Może tak szybciutko, bo mamy jeszcze kilka dni w, w kwadrze uprawy, tak? Do 8. No nawet nie kilka, bo od 3 do 8 to właśnie w tą kwadrę wchodzimy. A bardzo ważnym zadaniem na czerwiec jest teraz właśnie, trzeba jak najwięcej czasu właśnie spędzać i w ogrodzie kwiatowym, i w ogrodzie warzywnym, ponieważ teraz jeszcze możemy wyłapać różne. Jakieś problemy albo jakieś może no, błędy, które popełniliśmy wcześniej. Na przykład teraz, jeżeli widzimy, że niektóre zagony są puste, to Możemy je, je ściłkować. W kwadrze uprawy to jest chyba dobry czas, żeby ściłkować y, puste przestrzenie i na rabatach ozdobnych, i w warzywniku. Oczywiście w warzywniku puste przestrzenie też możemy obsiewać zielonym nawozem, to, to, ale to akurat nie w kwadrze uprawy. Ale jeżeli chodzi o takie sprawy y, właśnie uprawowe, jeżeli chodzi o glebę, to można ściłkować. Tylko pamiętajcie, żeby ściłkować zawsze po deszczu, po takim bardziej wilgotnym y, okresie w ogrodzie. Nie ściłkujcie, jak jest susza. Oczywiście możecie zawsze podlać, zanim wyściłknie kiedy akurat musicie wyściółkować teraz. Co znaczy wyściółkować? To tutaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli. Bo wyściółkować yy, dla jednych oznacza ściółkowanie kompostem, a dla innych oznacza na przykład ściółkowanie słomu. Mhm. Bo teraz jest jeszcze czas na to, żeby nie zapomnieć o wyściółkowaniu choćby pomidorów, jeśli się tego wcześniej nie zrobiło bo one jeszcze mogły nie odskoczyć mocno od ziemi, chociaż w szklarniach już myślę, że poszły wysoko. Ale warto ściłkować pomidory i to wtedy pomidory czym ściłkować. Czy słomu i dlaczego słomu? I również, i również to znaczy, no, mm -hmm, takie tradycyjne ściółkowanie takimi materiałami jak słoma, to są truskawki, które teraz, kiedy jeszcze kwitną, a owoce nie narosły i te liście sterczą do góry, kwiatostany i te mm, owoce maleńkie jeszcze, które się zawiązują, sterczą do góry, można jeszcze zdążyć i wyściółkować e, słomu zagony z truskawkami. Tak, słomy używamy, ponieważ słomę mamy, tak tradycyjnie fajnie jest ją rozłożyć pomiędzy truskawkami, pomiędzy pomidorami, ale jeżeli macie problem z, ze ślimakami, to słoma może być problemem, ponieważ ślimaki mogą w tej słomie się chować. Dlatego to nie jest jakiś przymus, że to musi być słoma. Akurat ja nie mam takiego problemu, żeby na przykład mieć pomiędzy pomidorami w, w tunelu ślimaki w tej słomie, dlatego je używam regularnie co roku. Poza tym łatwy jest to materiał w użyciu. Jest niedrogi, ale nie jest to taka typowa ściółka, która na przykład porządnie zatrzyma wilgoć w glebie. Tak? To jest bardziej taka ściółka faktycznie, która jest do chodzenia, żebyśmy nie deptali ziemi, po której chodzimy pomiędzy pomidorami przy pielęgnacji i przy zbiorach. Ona jest również po to, żeby faktycznie zrobić taką fizyczną barierę pomiędzy glebą a pomiędzy liśćmi pomidorów, ponieważ taka bariera zatrzymuje wilgoć na tyle, że te liście nie są wilgotne od dołu, poza tym oczywiście te dolne liście też regularnie obrywamy, właśnie po to, żeby one nie łapały tych chorób odglebowych. Ale spokojnie, nawet przy pomidorach, możecie spokojnie na przykład użyć bardzo inną prostą ściółkę, która jest stania, którą możecie sami wykombinować i to po prostu rozłożyć kilka warstw gazet i na to rzucić taką cienką warstwę trawy. Możecie tą trawę regularnie dorzucać, bo jak będziecie rzucać ją w takich cieniutkich warstwach, to ona nie będzie gniła, ona będzie ładnie podsychała, rozkładała się. Także możecie trawą ściółkować i wiem, że wielu naszych słuchaczy bardzo fajne ma rezultaty, tak, efekty stosowania właśnie ściółki z trawy. Tylko pamiętajcie, żeby nie, nie grube, tak, nie, grube, nie grubo, ponieważ ona zacznie gnić. Można przekompostowanym ściółkować przekompostowanym obornikiem oczywiście, przekompostowanymi zrębkami, przekompostowanymi Zainteresowaną korą, to wszystko jak najbardziej, a nawet y, możecie ściółkować zeszłorocznym, zeszłorocznymi liśćmi. Tak? Także to wszystko może być, to wszystko się nadaje i zawsze taka organiczna materia będzie o wiele lepsza niż goła ziemia, która jest bardzo niezdrowa. Znaczy, niezdrowo dla niej jest. Mhm. Ona będzie też niezdrowa w końcu. Mhm. Niezdrowo dla niej, ale powiedziałaś o tym, że warto pamiętać, żeby to zrobić po deszczu bądź po solidnym podlaniu. Nie ściółkujemy jak jest sucho, ponieważ cały pomysł tego ściółkowania to jest taki zamysł jest taki, żeby zatrzymać wilgoć w glebie, więc jeżeli będziemy ściółkować jak jest sucho. No to zatrzymamy wręcz suszę w glebie, tak? Także podlejmy to bardzo porządnie albo poczekajmy na deszcz i wtedy ściółkujmy. To się tyczy i warzywnika i ogrodu ozdobnego. Jak już jesteśmy w warzywniku i mówiliśmy o pomidorach i ściłkowaniu pomidorów, to myślę, warto też powiedzieć, że czerwiec jest tym miesiącem, w którym intensywnie walczymy z wilkami, czyli obrywamy te drugie pędy, trzecie, czwarte, piąte, siódme i wyrastające po raz siedemnasty niemalże z tego samego miejsca, boczne odgałęzienia mhm. pomidorów prowadzonych na jeden pęd, ale kiedy warto pomyśleć albo kiedy warto zastosować prowadzenie pomidorów na dwa pędy, powiedz. Bo wielokrotnie mówiliśmy o tym obrywaniu pędów i myślę, że, że wszyscy wiedzą już o usuwaniu tych wilków mhm. tak zwanych, ale kiedy warto by było pomyśleć nad tym, żeby prowadzić pomidory na dwa pędy? Już nie mówię, że na trzy, ale przynajmniej na dwa pędy. No to do tego, żeby prowadzić pomidory na dwa pędy, to musimy mieć naprawdę mocne korzenie i to jest tylko w przypadku pomidorów szczepionych na korzeniach dzikich pomidorów. Możecie również uprawiać w ogóle same dzikie pomidory, z których my akurat pozyskujemy podkładki do innych pomidorów, które szczepimy. Ale powiem Wam z doświadczenia, że takie uprawianie pomidorów dzikich to jest fajne doświadczenie, takie no ciekawe, troszeczkę takie botaniczne, ponieważ te dzikie pomidory są różne, przeróżne. Ja w zeszłym roku uprawiałam dzikie pomidory porzeczkowe. One mają naprawdę maleńkie owocki, naprawdę one są wielkości porzeczki. W związku z tym takie pomidory no, nie bardzo do Czego się nadają, ponieważ ta skórka też jest twarda, no na wystarczająco twarda w każdym pomidorze, a biorąc pod uwagę wielkość tego pomidora, no to troszkę było bez sensu. Ślicznie wyglądały, ślicznie w gronach, to no, po prostu pełno, pełno takich porzeczek i były bardzo ozdobne, ale kulinarnie były, szczerze mówiąc, no do niczego. Dlatego właśnie bierze się takie pomidory, ale są, ale były. Jedne z najpiękniejszych pomidorów, jeżeli chodzi o wzrost i zdrowie w szklarni, ponieważ, tak jak mówię, dziki pomidor to jest pomidor, który botanicznie jest najbardziej przybliżony do takich prawdziwych pomidorów, które gdzieś tam w Ameryce Środkowej, Południowej sobie porastają naturalnie jakieś tam obszary ale tak jak mówię, nie są zbyt smaczne. Może są ładne, ale nie zbyt smaczne. W związku z tym bierze się te pomidory dzikie, które są mocne, odporne na przesuszenie, na przelanie, odporne na choroby, na wszystko i na tych pomidorach się właśnie szczepi takie pomidory bardziej szlachetne, które mają owoce smaczne, duże, tak? No żeby te dwie rzeczy razem, że tak powiem, pożenić, to, to wystarczy je zaszczepić i takie pomidory szczepione możecie spróbować prowadzić na dwa albo nawet na trzy pędy, tylko musicie to zrobić oczywiście e, jakoś tak, e, musicie wymanewrować, jak tam je podwiązać, te nureczki i te pędy, ponieważ one nie mogą iść pionowo do góry. Trzeba to robić pod jakimś kątem, prawda, te, te podwiązania. Muszą, muszą zachować odstęp od tego pędu głównego po prostu. Dokładnie, to, dokładnie. Dlatego takim pomidorom trzeba zostawić dużo, dużo miejsca w, w, tune, w tunelu, czy w szklarni, czy w ogrodzie. No, można spokojnie je też uprawiać w ogrodzie. Tak, także pomidory szczepione można prowadzić na dwa, trzy pędy i ciekawa jestem czy ktoś z was będzie to robił w tym roku i jak tak to czekamy od was na informację jak wam poszło ale to pewnie dopiero podejrzewam sierpień wrzesień będziemy mieli jakiś odzew a nie ryzykowałabyś na przykład w przypadku pomidorów koktajlowych w bardzo zasobnej glebie dobrze nawożonej próby prowadzenia pomidorów na dwa pędy nie mówi o pomidorach nazwijmy to wielkoowocowych tylko takich małych yy, koktajlowych. Uh -huh. Wydaje się, że one mają te mniejsze owoce, że nie potrzebują aż tyle materii, może te korzonki by wytrzymały, może, może warto spróbować z tymi, z tymi, mówię, koktajlowymi owocami. Zawsze warto próbować, eksperymentować w ogrodzie. Można, tylko wtedy pamiętajcie, żeby inne pomidory już prowadzić porządnie, tak jak trzeba, żeby się po prostu nie, nie przegapili jednego sezonu pomidorowego w ogrodzie, tak? Także jak eksperymentujecie, to eksperymentujcie z jednym pomidorkiem, ale faktycznie te, te, te są koktajlowe, są no, na tyle są do przodu, że mają mniej te swoje owoce. Ale pomidory koktajlowe, karłowe też zauważ, że nie mają takich dużych przyrostów, tylko są dosyć małe, kompaktowe, żeby wykarmić tak. tą, ten cały krzaczek pomidora, bo tam oczywiście nie uszczykujemy wilków. Więc nie wiem, można spróbować. Zawsze trzeba próbować, kombinować, eksperymentować. Dokładnie, trzeba kombinować. Ja się zgłaszam, że ja prowadzę pomidory na dwa pędy, ale pomidory szczepione, więc to, to jest co innego niż koktajlowe. <grym> Tym bardziej, że tych. Koktajlowych, gruntowych, to chyba tym razem nie mam, mam te pomidory w Donicach, Dwarf. I teraz jest pytanie, Katarzyno, jeśli już jesteśmy przy tym warzywniku i przy tych nieszczęsnych pomidorach prowadzonych na jeden, dwa pędy bądź w Donicach, to czy nawozimy, czy nie nawozimy? Teraz w czerwcu. One pięknie kwitną, zawiązują owoce. No, ja myślę, że jak najbardziej, jeżeli. Macie taką sytuację u siebie w tunelu, czy w szklarni, czy na zagonach na zewnątrz, że faktycznie od lat regularnie ściłkujecie kompostem, to wydaje mi się, że albo przekompostowaną materię organiczną, taką jak obornik, to wydaje mi się, że ta ziemia będzie na tyle bogata, że ona będzie w stanie wykarmić się pomidory. Już to, to nie jest jakaś tajemnica, to już jest wielu ogrodników tak właśnie robi, że dodatkowo ich nie dokarmia. Ale oczywiście, jeżeli są pomidory w Donicach, to nie ma takiej szansy, ponieważ w Donicach, no, podłoże jest wypłukiwane bardzo szybko. Szybko przy podlewaniu, i to jest zupełnie inne środowisko. To nie jest, to nie jest tak naturalne, prawda, jak, jak w glebie. Nawet w najgorszej glebie jesteśmy bardziej naturalni niż, niż w Donicy, ale to nic. Spokojnie możecie takie Donice nawozić, podlewać raz w tygodniu. Oczywiście podlewać ogólnie wodą, będziecie musieli częściej, ponieważ ogólnie takie rośliny, które rosną w Donicach, bardziej polegają na na pobieraniu składników z wodą, tak, są bardzo uzależnione od Was, dlatego je trzeba pewnie będzie podlewać czasami i codziennie, jeżeli będzie gorąco, jeżeli one stoją jeszcze w, na przykład w Donicach, w Szklarni albo w Tunelu, no to bardzo często, nawet na gorące dni, to myślę, że dwa razy dziennie czasami się może zdarzyć latem, ale raz w tygodniu, regularnie, pamiętajcie o tym, żeby je podlewać ym, nawozem albo takim uniwersalnym nawozem z hodowli dżownic, albo ym, takim uni taką uniwersalną gnojówką zrobioną z obornika, yy, Świeżego krowińca albo nawet z obornika granulowanego, możecie rozpuścić sobie, ale jeżeli możecie, to oczywiście polecam używanie tego żywokostu. Najlepiej rosyjskiego, ponieważ rosyjski ma najwięcej potasu. Jak nie to. Jeżeli macie dostęp do lekarskiego, tylko oczywiście biorąc pod uwagę to, że z naturalnych stanowisk nie można tak sobie po prostu brać roślin, tak, pamiętajcie o tym. No i z taki, z taki, możecie sobie z takiego żywokostu robić gnojówkę i taka gnojówka ma najwięcej potasu. A czemu mówię o potasie? A to dlatego, że potas to jest właśnie. Ta substancja chemiczna, ten pierwiastek, który jest e, najbardziej wskazany dla roślin, to jak kwitną, a potem owocują. I dlatego właśnie możecie używać e, go również do donic obsadzonych pelargoniami, petuniami, czyli tam powiedzmy kwiatami tak, sezonowymi, albo jakimikolwiek innymi. Cokolwiek macie, co kwitnie, e, to podlewajcie potasem. Cokolwiek macie, co owocuje, podlewajcie potasem. E, no... I tyle, jeżeli chodzi o nawozy naturalne. Oczywiście nawozów chemicznych jest szereg różnych, bardzo różnych. Powiedziałabym, że nawet 10 szeregów, a nie jeden. To są zazwyczaj te nawozy potasowe, to są te, które mają na opakowaniu napisane dla roślin kwitnących lub owocujących, albo do truskawek, albo do pomidorów. To tak naprawdę wszystko jest to samo. Ale gorąco was namawiam, żebyście nie używali nawozów em, sztucznych, ponieważ wszystko, wszystko z nimi związane jest wyniszczające dla naszej planety. Katarzyna już mówiła także o obrywaniu liści po... Pomidorów, tych dolnych liści pomidorów, one się czasami przebarwiają brzydko. Nie należy się też od razu łapać, że to jakaś zaraza ziemniaczana, bo pomimo tego, że był chłodny maj, mam nadzieję, że będzie gorący czerwiec, sprawdziłem, przed rokiem mieliśmy te same, wiesz, marzenie o gorącym czerwcu nareszcie, że, że znowu będzie gorący czerwiec, bo sprawdziłem nasz odcinek z przed roku to ta choroba zaraza ziemniaczana jeszcze nie wdarła się do naszych szklarni, jeszcze nie jest, nie opanowała tych pomidorów jeszcze przez Pewien czas, przynajmniej przez miesiąc, przez czerwiec na pewno, nie ma szansy się tam pojawić specjalnie w naszych szklarniach, żeby dopaść te pomidory i je zjeść. Więc na razie spokojnie, spokojnie to przebarwienie na liściach to nie są żadne zarazy, można spokojnie usuwać dolne liście. Katarzyna powiedziała także o gnojówce z potasem do roślin kwitnących. Tak, ta. A ja chciałbym powiedzieć, Katarzyno. Mhm. Że warto także nie odstawiać do końca jeszcze gnojówki z pokrzywy e, zawierającej azot, czy gnojówki z mniszka, która także tam zawiera i azot, i, e, i potas, ale używać jej i używać jej czasami dużo i mocno do roślin kapustnych, które w tej chwili właśnie pięknie rosną i zaczynają zawiązywać e, kapusty główki. A brokuły różnego rodzaju chcą już powoli dawać kwiatki. Jak najbardziej można używać w ogóle gnojówki z pokrzywy przez cały sezon na roślinach kapustnych, ponieważ rośliny kapustne kochają azot. To są rośliny, które nie kwitną w pierwszym roku, większość z nich, tak? Na przykład oczywiście brokuły. Takie zwykłe, te kalabryjskie i gałązkowe, dzikie. To, co kwitnie, to odrzucamy, ale te wszystkie inne rośliny kapustne, takie jak właśnie kapusty, które zawiązują główki, czy spiczaste, czy okrągłe, później te wszystkie kapusty pekińskie, sałaty, jarmusz, tak, jarmusz. To wszystko to są rośliny liściowe. Jeżeli one będą kwitły, to one będą kwitły w przyszłym roku dopiero, więc to w ogóle się tym nie martwicie na ten, na dzisiejszy dzień. W związku z tym spokojnie możecie je podlewać em, nawozem azotowym, czyli gnojówką z pokrzywy. Tylko nie pomylcie się, że na przykład wiecie, ogórek też jest zielony. Ale to nie oznacza, że trzeba go podlewać azotem, ponieważ ten ogórek jest, ogórek jest zielony, ale to jest nadal kwiat, potem owoc, tak? Także to też trzeba podlewać potasem, a ogórek tylko do momentu, kiedy zacznie kwitnąć. I to samo z cukinią, z dynią, wszystko do momentu, jak zacznie, zaczną mieć się trąbki, kwiaty, trąby, to wtedy odstawiamy gnojówkę z żywokostu. Przepraszam, z, z prokrzywy i przechodzimy na gnojówkę z żywokostu. A jeżeli chodzi o w ogóle dolne liście w roślinach, w ogóle wszystkie, nie tylko pomidory, ale pomidory szczególnie, słuchajcie, naprawdę nie bójcie się obrywać tych dolnych pomidorów, ponieważ rośliny zbudowane są w ten sposób, że mają takie, że one mają specjalne komórki. Które znajdują się na wierzchołkach liści i to na wierzchołkach nowych liści, tych, które są naj, najwyżej na roślinie. I w tych um, specjalnych komórkach jest największe stężenie chloroplastów, które najmocniej fotosyntyzują. Tak? Więc one będą odpowiedzialne za to, żeby ta roślina żyła, fotosyntyzowała, tworzyła cukier, w ogóle robiła wszystkie rzeczy, które roślina powinna robić. Także nie przejmujcie się tymi dolnymi liśćmi. I to samo, jeżeli chodzi o kapusty, jeżeli chodzi o pomidory, jeżeli chodzi o ogórki, bakłażany. E, sami zauważacie, że one się robią żółte, czasami po prostu naturalnie obumierają, tak jak no słuchajcie, tak jak e, iglaki w lesie, tak? No to samo, to jest, to jest to sam, ten sam proces, więc e, możecie pomóc tym pomidorom, żeby one były naprawdę zdrowe, wypasione, to możecie im jeszcze pomóc przez obrywanie tych dolnych e, liści. Jeśli jeszcze jesteśmy na tym zagonie warzywnym, to ostatnio byłem Katarzyno pytany Chciałbym, żebyś ty odpowiedziała na to pytanie, czy jeszcze można siać? Uwaga, siać jarmusz, brukselkę i późne kapusty. Czy to jeszcze ten czerwiec to jest, to jest dobra pora, czy już za późno? Czerwiec to jest bardzo dobra pora, aby siać jarmusz, i bardzo dobra pora, żeby siać kapusty. Na Brukselkę może zaczynać być już za późno, ale ja Wam powiem, że ja moją Brukselkę wysiałam na początku maja. Tak, w pierwszej połowie maja, i już teraz jest ładna do przepikowania. I myślę, że maj byłby takim dobrym momentem, ale no wiadomo, nie wszyscy zdążyli, więc teraz jak najszybciej, jeżeli musicie, to jeszcze możecie wysiać tą brukselkę. I wszystkie te rośliny, o których teraz mówimy, nie musicie wysiewać już nawet do, no tak jak my często robimy, prawda, do multiplatów wewnątrz, tylko spokojnie możecie sobie gdzieś w ogrodzie warzywnym albo w jakiejkolwiek innej części ogrodu ogarnąć malutki, tak, malutką przestrzeń, tak zwany rozsadnik tak, i tam zrobić rozsadę, to jest normalny kawałek ziemi, tak, tylko, że przeznaczone na, na robienie rozsady, tam nie musi być nic specjalnego, i tam zrobić sobie rozsady wprost do gruntu, właśnie tych, takich roślin jak kapustne. I wtedy będziecie korzystać z tych roślin do końca, do końca, do, do, do zimy, a czasami jeszcze na przyszłą wiosnę, dlatego bo jarmurze spokojnie przetrwają zimę i od, wiele z nich i odbije na wiosnę. Także jak najbardziej teraz to robimy, oczywiście to robimy w okresie wysiewu liściowych. Więc to będzie okres liścia do, tutaj 12 do 17, tak? Czerwca, kwadra liścia. Chciałbym jeszcze, jeśli pozwolisz, Powiedzieć troszeczkę kilka słów, bo jak robiliśmy kalendarz na kwiecień, maj, tak to pojawiało się tam wówczas się wprost do gruntu na rozsadniku. I wiele osób pytało, ale co to znaczy wprost do gruntu do rozsadnik, na rozsadniku? To to, co powiedziałeś, chciałbym żebyśmy tylko tak dopowiedzieli jeszcze, jeszcze mocniej, że to jest kawałek po prostu zagonu przeznaczony tylko do uprawy młodych roślin, które potem przepikowujemy już nie z doniczek, tylko z tego z tego gruntu, z tego rozsadnika przepikowujemy na miejsca docelowe, czyli tam siejemy te kapustne rośliny, o których mówiła Katarzyna, jarmurze, czy, czy późne e, ka, kapusty, mhm. tam one sobie rosną i z tego miejsca przepikowujemy na miejsce docelowe wówczas taką kapustę już nie musimy w pojemnikach, Różu taka w rozsadniku, na rozsadniku taka uprawa bardzo dobrze też się sprawdza, bo ma dużo słońca. Ma ten od razu roślina korzysta z chłodnych albo nocy, albo czasami wiecznych dni, więc się od razu szybko hartuje i jest no, bezproblemowa i stosowana chyba od zawsze przez ogrodników. Ale słuchajcie, możecie, bo to, jest, bo to jest naprawdę jeszcze miesiąc, kiedy można bardzo dużo siać. Ja będę bardzo dużo siała, ponieważ no nie ukrywajmy, ta wiosna była naprawdę trudna dla ogrodników. Mo, wiele z moich roślin zauważyłam, że zupełnie wariuje. Miałam takie piękne pory. Piękne. I zauważam, że przynajmniej połowa z nich, chociaż jeszcze nie są, no już można je jeść, są wystarczająco duże, ale połowa z nich zauważam, że wybija w kwiatostan no bo po prostu było naprawdę w Anglii w zeszłym tygodniu, jak ja byłam w Polsce w Anglii było zimniej niż w Polsce o wiele zimniej, te rośliny naprawdę wariują, dlatego ja muszę teraz po prostu na śniadanie, na obiad i na kolację jeść pory w różnych postaciach, zwolnię sobie to miejsce w warzywniku i będę miała kolejną przestrzeń, dziękuję, do obsadzenia także, no różne rzeczy się dzieją, niektóre rzeczy nie powschodziły no nie, nie w zeszłym i zostawiłam przed wyjazdem do Polski ostatnio powysiewaliśmy po z Albertem dużo, dużo dyń, cukiń, fasolkę szparagową, fasolę pnącą i wszystko pięknie powschodziło oprócz właśnie tej fasolki szparagowej, więc będę musiała też teraz dosadzić, ale prawdopodobnie zrobię to wprost do gruntu, bo o tej porze roku rośliny pewnie rosną jednak, tak jak Jacek mówi, lepiej w gruncie, ale spokojnie teraz możecie, jeżeli chodzi o liściowe, to albo na zewnątrz, na rozsadniku, Czyli w takim właśnie y, roślinkowym przedszkolu, tak jak mówi Jacek, takim miejscu, gdzie one tylko podrosną, a potem z tamtego miejsca je wykopujemy delikatnie, delikatnie łopatką i przenosimy w miejsca, na miejsca stałe, tak już normalnie na zagony, tam gdzie chcemy, żeby rosły. Możemy spokojnie wysiać, czy wewnątrz do multiplatów, czy na zagonie. Y, na rozsadniku możecie y, wysiewać nasiona bazylii, sałaty, natki. Jarmusz, kapusta późna, brokuły, brokuły gałązkowe, kalafior. Um, I tyle, jeżeli chodzi o jedzenie i jeżeli chodzi o kwadrę liścia. Ale oprócz tego, że możemy jeszcze wysiewać, tak to jak to nazwę, te, te, te warzywa, które wymieniłeś, że jeszcze możemy wysiewać, to pewne rośliny już możemy e, wysiewać katarzyną. Chciałbym, żebyś zajrzała do tego swojego kalendarza i powiedziała, co mhm. już. W czerwcu będziesz wysiewała, czego nie wysiewałaś wcześniej. Będę wysiewała byliny i rośliny dwuletnie. Otóż to. Kwiaty, generalnie, tak? Generalnie tylko tak, 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 a słuchajcie, jeszcze wiecie, co 12 są urodziny królowej. Mam tutaj w moim zaszycie, bo mam zaszycik angielski, takie bardzo ważne rzeczy tutaj są zaznaczone. Hip, Official hip, curry, Queen's hip, birth. Hip, hip, tak, także wysieję na, na, na um, cześć królowej jakiś jarmusz na przykład. <laughs> Także słuchajcie, jak najbardziej dużo, dużo roślin możecie wysiewać do swojego ogrodu ozdobnego sami. musicie wszystkiego kupować, ponieważ w dzisiejszych czasach wszystko jest takie drogie. Właśnie ostatnio, chyba wczoraj robiłam wywiad dla, dla witryny WP.pl kobiety i okazuje się, że wszystko strasznie poszło do góry i materiały budowlane i no, wszyściutko i również niestety rośliny, podejrzewam, że też idą do góry. Dlatego zainteresujcie się, jak możecie samemu ogarnąć swój ogródek, również ozdobny. I jest to naprawdę łatwe, ponieważ jest bardzo dużo pięknych roślin, dwuletnich i bylin, które nie musicie kupować, tylko możecie sami sobie wysiewać. Z roślin dwuletnich, na przykład naparstnice, wieczornik damski, goździk brodaty, Beryjski. Czy islandzkie on czasami się nazywa. No to chociaż te, to to jest 4 czy 5 roślin, już Wam podam, lak pachnący. Tak, my to wszystko będziemy wysiewać. Właśnie tak patrzę na mój telefon, ponieważ poprosiłam Alinę dzisiaj, żeby zrobiła mi zdjęcie wszystkich nasionek, właśnie roślin dwuletnich jakie mamy u siebie w ogrodzie, żeby mogła zobaczyć, znaczy przepraszam, nie w ogrodzie, tylko w, w pudełku z roślinami dwuletnimi, bo to chodzi o nasionka. Już widzę, że mamy w naszym pudełeczku z roślinami, z nasionami roślin dwuletnich, mamy właśnie laki, dużo różnych naparstnic, wieczornik damski w dwóch kolorach, biały i, i różowy, ale też są rośliny wieloletnie. Także spokojnie możecie wysiewać y, razem z tymi rośniami dwuletnimi y, bliny, czyli słuchajcie, ostróżki, y, rudbekie, y, jeżówki, No, no, no naprawdę no, dużo, dużo roślin. Jak, jeżeli macie tylko te nasiona, to możecie je wysiewać teraz. Y, oregano, również zioła, tak? bo to też są rośliny wieloletnie, na przykład zioła, y, czosnek szczypiorek. Sporo tego jest, ale wydaje mi się, Jacku, że. Y, te byliny i rośliny dwuletnie, to podejrzewam, że wrzucimy w kwadra korzenia. Czy jak myślisz? Wiesz, co, kwadra korzenia jest generalnie dobra do kiełkowania, więc nie ma problemu. Ja myślę po prostu, że od połowy czerwca można już wysiewać, bo wiesz, czy w liściastym, czy w owocowym, czy kwiatowo-owocowym, czy w korzeniowym, to już jest chyba mniejszy problem. Ten korzeniowy jest zawsze dobry. Korzeniowy jest zawsze dobry. Dla roślin, żeby rozwijały się korzenie, więc Ja bym zachęcał przede wszystkim, żeby już od 12, od połowy, no powiedzmy czerwca, myśleć o tym, żeby wysiewać rośliny Te, o których mówisz, dwuletnie i byliny, ja dorzucam jeszcze do tego Twojego długiego Zbioru roślin dwuletnich Zachowane, połowa opakowania nasion dziewanny które będę te, tej ozdobnej, które też będę wysiewał teraz, bo, bo to jest no, też roślina, przecież dwuletnia w, w tym przypadku. I wysiewać jak najwięcej, bo często jest pytanie, właśnie wiosną dostawaliśmy pytania, a co z rudbekiami, a co z jeżówkami, a co z innymi bylinami, kiedy siać byliny. To właśnie teraz, I Kasiu, chciałbym Cię prosić o kilka takich, takich mm, zdań na temat jak dobrze wysiać Rośliny dwuletnie i byliny jednocześnie siać do tacek, multidoniczek doniczek czy może wprost do gruntu. Jak to zrobić, żeby się cieszyć z własnych roślin? Znaczy, może na początek w ogóle wyjaśnię, co, o, o co mi chodzi z tymi dwuletnimi i bylinami, ponieważ to możemy troszkę wprowadzić, jak to mój syn mówi, konfuzję. Ponieważ te rośliny, te byliny wiele z nich też w pewnym sensie jest rośliną dwuletnią, tak? A to o to chodzi, że w pierwszym roku rozwijają swoją część zieloną, a dopiero, czyli taką wegetatywną, a dopiero w drugim roku rozwijają swoją część, e, dzięki której się mogą rozmnożyć, tak? E, nasiona, no przede wszystkim chodzi roślinie o nasiona, a dla nas najważniejsze są kwiatostany, bo my chcemy widzieć piękne kwiatki. Dlatego dużo bylin, większość bylin jest roślinami dwuletnimi w tym sensie, że zaczyna kwitnienie dopiero w drugim roku swojego życia, ale potem kwitnie co roku przez wiele, wiele lat, i dlatego ja już potem na to mówię bylina. Ale są też rośliny, które jednak najlepiej kwitną w drugim roku, a potem powolutku marnieją albo w ogóle umierają. I to są takie typowe rośliny dwuletnie. Między innymi no tak u nas jest przede wszystkim z naparstnicą, z, z tym makiem syberyjskim czy islandzkim i na przykład z. Z wieczornikiem damskim. On tak pięknie nigdy już później nie kwitnie jak w drugim roku. On najlepiej kwitnie właśnie w drugim roku. Ale takie rośliny jak lak pachnący, jeżeli uda Wam się go przezimować. Ja tutaj na przykład w Anglii go zimuję i naprawdę mam kiepskie warunki. Jest zimna, cholera tutaj. I on potem na wiosnę o wiele pięknie wygląda niż w tym pierwszym roku. Także można go też traktować jako bylinę. Niezapominajki, typowo roślina dwuletnia. Również bratki wysiane jesień, latem one będą wysadzane jesienią na miejsca stałe i potem mogą przez całą zimę, szczególnie, że ta zima będzie łagodna, przetrzymać i też będą w tym sensie rośliną dwuletnią. Jak najlepiej je wysiewać? No, powiem Wam szczerze, że ja uważam, że to samo tyczy się tych roślin ozdobnych, co każdej innej rośliny, którą w ogóle wysiewamy o tej porze roku, kiedy jest dosyć gorąco. I czasami możemy nie ogarnąć warunków, które panują w tunelu, czy w szklarni, czy no, jeszcze bardziej na parapecie, ponieważ w domu może być jeszcze, jeszcze bardziej gorąco czasami, prawda? Dlatego jeżeli możecie, to też zorganizujcie sobie dla tych roślin taki rozsadnik na zewnątrz, w ogrodzie i wysiejcie je w identyczny sposób, jak wysiewacie marchewkę, czy szczypiorek, czy pietruszkę, tak? Po prostu bardzo, bardzo... Um, Dobrze wyrównajcie za pomocą, um, za pomocą grabi. Oczywiście wcześniej oczyszczoną glebę z, z chwastów. My tutaj z jackiem nie wiemy, co to jest gleba z chwastami i tak, ponieważ mamy ściółkę, więc zazwyczaj to nam nie grozi, ale musi to być ładnie oczyszczona gleba, ładnie wyrównana grabiami. Przy okazji, jak będziecie ją równać grabiami, to jeszcze sprawicie, że ona będzie miała taką um, dobrą, tą gruzełkowatość, tak? czyli te wszystkie um, wielkości um, cząstek gleby będą ze sobą ładnie pomieszane. i potem z Robić bardzo, bardzo um, mały, to znaczy mały, niezbyt głęboki, tak, płytki rowek, bo niestety to często jest takim podstawowym błędem popełnianym przez ludzi, jest wysiewanie nasion na zbyt głębokie, do zbyt głębokich rowków. Słuchajcie, pamiętajcie, że nasionko musi być tylko przykryte przez, przez podłoże, ono nie musi być na jakichś tam głębokościach, także róbcie y, dziurki, rowki, no maksymalnie pół centymetra, naprawdę. Y, nawet dla dużych nasion, takich jak nasiona... Y, Malwy, tak? Masiona malwy są dosyć duże. Też wystarczy pół centymetra. Do takich rowków wrzucajcie nasiona ręką jak najrzadziej się da. To może być trudne, na przykład, jeżeli chodzi o mak sybryjski, ponieważ mak ma oczywiście malutkie nasionka, również na malutkie parsnice. nasionka ma naparsnica. Dokładnie. To też to w ogóle jest pył. Ale na przykład, no, ale to po prostu musicie się postarać, bo wiadomo, że jeżeli posadzicie, posiejecie je zbyt gęsto, to potem one będą wyciągnięte, będą szukały światła i potem będzie trzeba je przyspieszyć. A jeżeli ładnie, w tak najrzadziej jak się da, wysiejecie, to może czasami nawet nie będzie, trzeba przerywać i ym, potem taki rowek zasypać delikatnie rękami, rękoma, przyklepać ręką delikatnie, podlać zanim to go zasypiemy albo po tym jak go zasypiemy, oznaczyć i te roślinki będą sobie rosły, utrzymywać oczywiście je bez chwastów i później około września możecie je przesadzić albo na miejsca stałe, albo po prostu na przykład do doniczek P9, albo do 1, dwulitrowych, prze przechować na później, kiedy będziecie już mieli miejsce na rabacie, albo w donicach, no bo czasami we wrześniu to jest wszystkiego pełno i nie można tego nigdzie posadzić. Albo nawet możecie przetrzymać w tunelu, albo w jakichś takich warunkach um, dogodnych, że tak powiem, um, przez zimę do wysiewa wysadzania dopiero na wiosnę. Tak? Także mm -hmm. taka historia jest tych roślin dwuletnich i bylin wysiewanych to może być, <coughs> przepraszam, czerwiec, ale równie dobrze jeszcze w lipcu. Mhm. Oczywiście regularnie tniemy trawnik, ale o odcięciu trawnika już nie będziemy mówić. Pamiętajcie, żeby tylko jak będzie bardzo sucho, to wysoko kosić ten trawnik, nie za nisko, bo będziecie tylko dodatkowo e, przesuszać. Wiesz za co ja lubię czerwiec? Już teraz chodzę codziennie i oglądam swoje drzewka czereśni i czekam, Czekam, kiedy te owoce napęcznieją, kiedy zaczną się zabarwiać, kiedy wycukrzać. To jest czerwiec. Czerwiec mojej, można by powiedzieć, śmiało ukochanej owocowej roślinki, czyli ukochanego owocu, owoca. Kocham te pierwsze czereśnie zjadać. I też patrzymy no, na tak. jagodnik, gdzie dojrzewają porzeczki. Może jeszcze nie dojrzewają, ale jeszcze u mnie przynajmniej narastają porzeczki, Pęcznieją, grubaski się powoli robią i czerwone, i czarne, tak. e, i białe, i agres zaczyna narastać. Za chwilę będzie, e, słuchajcie, owocowy e, raj, będziemy obiadać się e, owocami, i też e, co jest fajne, będziemy zbierać już dodatkowo. Ja przynajmniej będę zbierał pierwsze korzeniowe, marchewki już wyrywam i już zjadam te mm -hmm. parismarkty, paris już z uprawy pęczkowej, do której zachęcaliśmy naszych słuchaczy. Już można zbierać. Tak, czerwiec to jest już miesiąc pierwszych takich fajnych plonów w warzywniku. Już jesteśmy tutaj, już mamy wyścig z sałatami. <laughs> ile, ile zjemy sałaty, żeby to wszystko przerobić? Ale oczywiście to jest tak strasznie zdrowe, słuchajcie, nie ma nic lepszego niż wyjście do ogrodu zebranie warzywa i przerobienie go po prostu w przeciągu pół godziny, godziny. Po prostu nie ma roślin bardziej wartościowych i dla naszego zdrowia. Jeżeli kupujemy rośliny w sklepie, to jest po prostu zupełnie co innego, to w ogóle nie ma porównania. Dlatego naprawdę, jeżeli nic innego nie potraficie uprawiać, to chociażby uprawiajcie takie łatwizny właśnie na przykład jak sałatę, koperek, no bo to jest też zawsze zdrowie i pyszny dodatek do cokolwiek, czegokolwiek, co będziecie pichcić w kuchni. Ale dla mnie to czerwiec jest przede wszystkim takim miesiącem zapachów. Ja mów, bo jest bujny, no, czasami to się zdarza już w maju, ale w tym roku to na pewno się nie zdarzyło już w maju, bo było tak zimno, że nie wiem. Ale to są zapachy właśnie, kwitnące, kwitnącego głogu, kwitnących jabłonek, jabłonek rajskich. Tak pięknie pachną te kwitnące jabłonki rajskie u nas w wzgorzałem, to po prostu coś, coś wspaniałego. Zaczynają inne głogi, głóg, głóg śliwolistny zaczyna kwitnąć, One mają bardzo, bardzo słodki zapach, ten mój żywopłot już, już zaczyna pięknie kwitnąć właśnie z głogu jednoszyjkowego, no i zaczynają kwitnąć takie naturalne haszcze, czarny bez, no, po, po, kocham czarny bez, to jest moja ulubiona roślina, bo to jest właśnie ten smak lata, obok czarnego bzu, kwiatów czarnego bzu, smak lata to Niedługo wejdziemy no już rabarbar to akurat już zbieramy, ale niedługo będą truskawki, więc taki kompot z rabarbaru z truskawek. No i roślinność taka, wiecie, taka roślinność pobrzeży, pobrzeży drogi, takich właśnie haszczy, miedzi, miedzi. Nie do niej miedzi. Miedz miedz, <noise> na miedzach, o tak powiedzmy, w miedzy zaczynają kwitnąć trybule leśne, no, 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 to całe towarzystwo pięknie pachnie, no, mo, można powiedzieć, że troszeczkę to pachnie siuśa, siuśkami, kocimi, ale to jest właśnie dla mnie zapach czerwca e, i takie, takiego prawdziwego lata, kiedy jeszcze jest do, do, dostatecznie wilgoci w glebie. Później oczywiście w lipcu, w sierpniu będzie się robiło coraz bardziej sucho, rośliny będą coraz bardziej em, wydzielały mniej tych takich aromatów, Swoich, ze swoich liści, także teraz faktycznie ulubiony miesiąc i to jest bardzo ważne, żeby obserwować właśnie ten ogród, nie tylko te piękne rzeczy, które kwitną i dopiero nabrzmiewają owoce, czy to u truskawek, czy to u porzeczek, czy u agrestu, ale właśnie zbierać. Ja moim dziewczynom wzgorzałem w moim ogrodniczku, jak mnie tam nie ma, to mówię, słuchajcie, błagam, zbierajcie, Plony, zbierajcie, bo jeżeli będziecie zostawiać właśnie te sałaty przerośnięte, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które możecie już zbierać z ogrodu, ja na przykład zostawiłam tutaj, jak wyjechałam, zostawiłam brokuł gałązkowy, bo oczywiście w maju to był ten okres, kiedy najlepiej, mhm. najlepszy był czas na zbiory, no to on teraz zakwitł pięknie, no ale nie został zjedzony, a też szkoda. Także to jest ważne. Fajnie jest wysiewać, fajnie jest wysadzać, dbać, ale potem bardzo ważnym zadaniem, jeżeli chodzi o pielęgnację tych roślin, to w warzywniku są zbiory, a w ogrodzie ozdobnym, przy, przy wielu, wielu, w przypadku wielu, wielu roślin, to są. Em, ogławianie przekwitających roślin. No może tak jeszcze tak strasznie dużo tych kwitnących roślin nie ma, które trzeba ogławiać, ale niedługo zaczną się groszki pachnące, cynie, kosmosy, już nie wspominam o daliach, różach. No róże powinny w czerwcu się zacząć. Dbajcie o to, żeby te wszystkie rośliny, te wszystkie kwiaty które potrzebują tego, tak, bo oczywiście nie wszystkie, no jeżówki nie przytniesz, bo nie ma sensu, tak, ale te, które tego potrzebują, żeby regularnie przycinać, ogławiać, żeby cały czas wypuszczały nowe kwiatostany. A jeżeli macie balkony czy tarasy, to też niestety was to nie ominie, ponieważ takie rośliny jak petunie, Pelargonie, szczególnie pelargonie, trzeba też dbać o to, żeby kwiatki przekwitnięte usuwać i na ich miejsce bardzo szybko pojawiają się nowe, piękne kwiatostany. Także to jest ważne. No i przy tych kwiatach, może pozostając na chwilkę, ważne też jest zastosowanie już podpórek, tak? I w piwoniach, i w, w łubinach, i w ostróżkach. Nie zapominajcie o podwiązywaniu roślin na rabatach do podpórek i nie zapominajcie, żeby wszędzie, w całym ogrodzie i ozdobnym... I użytkowym, i w ziołowym, i w sadzie, i wszędzie, w jagodniku, obserwować rośliny. Czy te, bo teraz zaczyna, będą się zaczynały szkodniki, że tak powiem. Tak? Teraz zaczynają się czasy, kiedy występuje więcej szkodników. Także obserwujcie, czy nie macie gąsienicy bielinków. Tam są różne bielinki, więc szukajcie gąsienicy zielone i takie troszkę w paseczki. Szukajcie mszycy. Jeżeli znajdziecie mszycę, która Was będzie denerwowała, to możecie spokojnie te pierwsze mszyce jeszcze ręką zgniatać, usuwać w ten sposób. Najważniejsze, żeby robić to na bieżąco, żeby, naj, żeby często kontrolować, tak? Bo jeżeli złapiecie w zalążku te wszystkie problemy, to będzie Wam łatwiej y, y, po prostu je z nimi zwyciężyć z tymi, z tymi szkodnikami. Ja pokazuję na vlogu, który dzisiaj mam nadzieję, że, się, y, że już, je, że już do, do dzisiaj od wczoraj się będzie ładował, już się ładował, mam nadzieję, że już y, możecie sobie go obejrzeć, Ym, pokazuję po skrzypkę szparagową. Szkodnika który, u mnie, szkodnika, który u mnie występuje już któryś drugi rok, no sama, sama, same poletko mojego szparagu ma trzy latka tylko, a ta poskrzypka w zeszłym roku bardzo, bardzo nam zredukowała taką część zieloną szparagów, ponieważ one właśnie wcinają liście i pędy szparagów. No najpierw zostawiają jajeczka, potem jajeczka się wykluwają i przechodzą w, w larewki, te larewki wcinają te nasze szparagi, a oczywiście jeżeli nie, be, nie będzie tej części nadziemnej szparagów, to i korzeń się nie rozwinie, żeby na przyszły rok było jeszcze więcej tych szparagów, dlatego one i przez tego szkodnika i przez to, że wiosna była bardzo chłodna, one też tak w tym roku nie są jeszcze strasznie, strasznie gęste, więc tych szparagów nie mieliśmy za dużo, ale co kilka dni przechodziłam, jak byłam z gożałam jeszcze do niedawna, sprawdzałam na tych pędach, czy nie ma tej poskrzypki. Bardzo łatwo w, na tym etapie możecie ją zauważyć, bo tam jest jedna, kilka lub w ogóle osobników na każdej z roślinie. E, usunąć je rękoma... Em, i też możecie na tym etapie zobaczyć te kilka miejsc, gdzie są już jakieś jajeczka złożone, i ta jajeczka też palcami po prostu rozgnieść. No, wiecie, to są maleństwa. No, jak się, jak się brzydzicie, to możecie zawsze ubrać rękawiczki albo zrobić przez chusteczkę. Myślę, że poskrzypka znają nie tylko chodowcy e, szparagów, czy ci, którzy uprawiają e, szparagi, chociaż nie jest to szparagowy, poskrzypek trochę, trochę inny, e, taki czerwony, to jest na e, liliach bardzo na liliach. często spotykany. No, jest, jest. E, I także, słuchajcie, jest często taki poskrzypek e, spotykany na cebulach i na porach. E, na, na, na tych liściach porów i na liściach. Także cebuli, czyli na szczypiorze, Tam też możecie, możecie poszukiwać takich poskrzyp poskrzypków, które żerują. Już nie, nie mówię o tam o innych szkodnikach, które są. Zachęcamy do tego, żeby stawiać im bariery mechaniczne, a nie chemiczne środki. Używać. No i czerwiec to tak, że jest miesiąc pełen bukietów. Ja już sobie zrobiłem bukiet z bza lilaka tak zwanego. Ty kochasz czarny, ja kocham lilaka, po prostu pachniący, krasawica, maskwę w wazonie jest e, już, e, więc, więc naprawdę pachnie za chwilę, będą inne, 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 inne i pełno będzie bukietów i warto ścinać te bukiety i warto przyjść. Dzisiaj jest czwartek. Wyjątkowy czwartek, bo to jest dzień świąteczny na czerwono w kalendarzu. 3 czerwca, Boże Ciało i Ogród Katarzyny od dziś aż do niedzieli czynny. Słuchajcie, czwartek, piątek, sobota, niedziela od 11 do 16. Ogród Katarzyny zaprasza do siebie i my także zapraszamy do tego ogrodu i zapraszamy na poniedziałkowego. Live o godzinie 19. Jak najbardziej, słuchajcie, nie dość, że nasz ogród będzie otwarty od dzisiaj, jest otwarty do, do niedzieli włącznie, to jeszcze w dodatku dziewczyny przygotowały dla wszystkich spóźnialskich, jeżeli chodzi o rośliny jednoroczne do ogrodu, takie jak pomidory czy pelargonie, bardzo fajne rabaty. I to nie chodzi o takie rabaty, wiecie, w ogrodzie. <grym> Tylko rabaty Alina i Agnieszka przygotowały dzisiaj, mnie poinformowały bardzo fajne zniżki, dlatego bo tak naprawdę już ten okres wysadzania roślin jedno, jednorocznych się kończy Czyli i przeceny, Ceny trzeba... wyprzedaże. I... Tak. A być może jak wpadniecie i będziecie chcieli, to możecie coś zborgować. Znasz takie sformułowanie? Nie, nie znam co to znaczy. No to sprawdźmy wszyscy, czy można będzie w Ogrodzie Katarzyny coś zborgować z ceny pomidorów. Słuchajcie, może zborgować, nie zborgować, ale ja tutaj dostałam jeszcze od mojej Ani taką, taką informację, którą też bym chciała wam przekazać, że w dniu 5 czerwca w sobotę będą u nas tam zawody słynne na cały świat no i słuchajcie, no to musicie sprawdzić. Ja, ja, ja wrzucę na Facebooku informacje, które drogi będą zamknięte, ale z tego, co ja tutaj widzę, to jest na trasie Stężyca-Zgorzałe-Przewóz-Borucino, więc um, generalnie, jeżeli jedziecie do nas od strony Gołubia, to nic was, nic was nie zatrzyma, ale jeżeli w sobotę będziecie jechać do nas od strony Stężycy albo Kartus, to będziecie musieli, nie wiem, jakoś krążyć, tak? Może przez Czaplę, no to wam ta podpowie, ale pamiętajcie o tym, że w sobotę ruch jest troszeczkę utrudniony przez to, że są drogi zamknięte u nas, niektóre. W takim razie zapraszamy do Ogrodu Katarzyny. Dziękuję ci, Katarzyno, za dzisiejszy odcinek. Czerwiec w Ogrodzie Ekologicznym, pracowity miesiąc, więc idziemy do pracy. Katarzyna Bellingham, Dokładnie. Jacek Naliwajek, Naturalnie o Ogrodach. Do usłyszenia, no i do zobaczenia oczywiście. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Papa. Pa.